Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z Lucky Luke'iem, Kid Lucky, podążaj za strzałą. Kid Lucky to podseria Lucky'ego Luke'a, opowiadająca nam o czasach dzieciństwa. No i te czasy dzieciństwa są takie troszeczkę sielankowe, troszeczkę pokazujące dziecięce spojrzenie na różnorodne problemy i są w pewien sposób urocze. Z jednej strony, a z drugiej strony pomagają, pozwalają poruszyć ważne tematy dotyczące tego, w jaki sposób różne dzieci są wychowywane i w jaki sposób nie powinny być wychowywane. Tutaj mamy urocze opowieści o relacjach panujących między rówieśnikami, o ich otwartości, sposobom postrzegania dzieciaków przez dorosłych. Pojawia się też temat tego, w jaki sposób i kiedy mówić dzieciom, że nie są, że są naszymi przybranymi na przykład dziećmi. Cała opowieść jest interesująca, składająca się z takich króciutkich scenek, pozwalających zobaczyć różnorodne momenty z życia młodego, Lucky'ego Luke'a, który planuje w przyszłości zostać kowbojem. No ale na razie jest dzieckiem i musi chodzić do szkoły, musi dostosowywać się do tego, co każą mu robić dorośli. Pojawi się temat odrabiania lekcji oraz przyzwyczajania się do siodła. Pojawi się też jego ulubiony koń i to, w jaki sposób nasz młody bohater będzie kształtować tego swojego przyszłego rumaka, jak bardzo będzie wierzył w niepokornego źrebaka i dzięki temu nawiąże świetną relację. No oczywiście też pojawi się temat próbowania różnorodnych używek, odbierania różnorodnych sygnałów, kształcenia, podziałów między mieszkańcami miast, a Indianami i wiele innych. Polecam i do zobaczenia.